Mateusz Chładki, witam Państwa i zapraszam. Lotnisko Warszawa-Modlin działa na pełnych obrotach. Skorzystało z niego już prawie 300 tysięcy pasażerów. Z przylotami i odlotami nie ma problemów, są za to z dojazdem. Oznakowanie drogi do Międzynarodowego Portu Lotniczego pozostawia wiele do życzenia. Pasażerowie narzekają, lotnisko zapewnia, że lada moment będzie lepiej. Droga Krajowa nr 7, okolice Nowego Dworu Mazowieckiego. Żadnych wskazówek, że w pobliżu jest lotnisko międzynarodowe. Żadnego oznakowania. Kończy się w ogóle, wyjeżdża się z Warszawy i nie ma nic, nie jest żadna tablica. Brak znaków kierujących na lotnisko to utrudnienie dla tych, co przyjeżdżają pierwszy raz. Do przyjazdu tutaj to jest makabra. Po prostu. No. Nie wiedział pan, jak trafić? No nie. Nawigacja się kończy, po prostu nie ma nawigacji do samego lotniska. Wkrótce kierowcy może przestaną się błąkać. Pozwolenie na ustawienie znaków musi wydać zarządca drogi, czyli oddział mazowiecki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Brak jest opinii policji, która jest niezbędna, by zatwierdzić projekt i po uzupełnieniu niezwłocznie go zatwierdzimy i przekażemy do wdrożenia. Na lotnisku zapewniają, że oznakowanie jest już prawie gotowe. Tablice zostaną ustawione lada dzień w miejscach dogodnych zjazdów. Czekamy jedynie na ostatni podpis, aby móc rozpocząć montowanie znaków na głównym węźle komunikacyjnym, czyli przy zjeździe z Krajowej 7 oraz drogi nr 62. I tablice te powinny stanąć w ciągu najbliższych 2 dni. Drugie na Mazowszu międzynarodowe lotnisko pracuje pełną parą. Każdego dnia wykonywanych jest kilkadziesiąt startów i lądowań w 26 kierunkach. W terminalu otwarte zostały sklepy i kawiarnie. To wszystko w Kurierze. Dobrej nocy Państwu życzę. Do zobaczenia.